Cześć, jestem Bolek. Dzisiaj gramy w Counter-Strike Global Offensive. Tak jak mówiłem w audiologu, nagramy sobie tą serię, jeden odcinek. Tym razem nie będziemy nagrywali meczu z graczami, bo on może trwać zbyt długo. Więc dzisiaj wyjątkowo zagramy sobie z botami, ponieważ jest godzina 17:20. Na filmie mogliście nie widzieć tego, że jest 17:20, znaczy, bo tam były jakieś takie małe czarne prostokąty, ale nieważne, wchodzimy sobie na Nuka. Coś tam mam, poczekać, bo coś mi tutaj zasłania. Muszę poczekać, o już. Dobrze, Nuka bierzemy. No i trudniejsze i gramy. Jeżeli macie na maksa słuchawki, coś takiego, to proszę was, ściszcie. Ja sobie też może teraz jeszcze ciszę trochę, żeby mi tak nie ryknęło w uszach. Więc sobie ściszcie teraz słuchawki. Polecam sobie teraz ściszyć słuchawki. Ale dobrze, czekam, aż nam się załaduje. Tutaj mamy takie ciekawostki, bardziej na górze. Mamy mapę na środku i takie pierdółki. Tutaj Biedronka mi łazi pod krzesłem. Biedronka, odsuń cię, bo cię rozjadę. Dobrze, terrorystów idziemy. Teka sobie weźmiemy. Ja mam bardzo fajną taktykę. Tutaj ktoś tam gada. Nie wiem kto, ale dobrze. Ja mam fajne taktyki. Skinów oczywiście nie mam. Dopiero zacząłem grę, więc nie mam jeszcze rangi. No cóż, takie życie. Dobrze, uciekamy, uciekamy. Nie wrzucałem ani razu. Więc idziemy podkładać bombę. Podkładamy bombę. Nie. Podkładamy bombę. Chowamy się w tak zwanym toksiku. Trzymamy ślepo, ale dobrze, nie wiem. Nie wiem, co robię teraz. Rozbraję bombę i dostaję headshota. One left. Let's kill him already. Jest dobrze, o, słyszę go, gdzie? Wygraliśmy. O, 200 strzałów idealnie. Ojku. I teraz kupujemy zbroję oraz P90. Jak chcemy, możemy sobie kupić już Glocka, a jeśli nie, to zostawiamy tego. Znowu coś tam gada. Najlepiej przeskakiwać te kratki, bo tak to oni mogą wiedzieć, ile ich nas jest. A tak tak nie słyszą, bo boty też mają takie. Ale jak ktoś ostrzeli nas, musimy iść na bombę B inną drogą. O kurde! O, dobrze, zniszczyłem. Dobrze. Activating the bomb. Otworzymy sobie. Dobrze, chowamy się w tak zwanym toksiku. Dobrze, dostałem teraz MVP. Jesteśmy na samej górze tabeli. To dobrze. Ani jednego skonu nie zaliczyliśmy. I teraz kupujemy sobie granaty. Mamy 4 granaty. I teraz bezpośrednio idziemy tą drogą, co na początku. Tutaj gościu sobie kupuje AWP. Boty mają w ogóle nieogarniętą ekonomię, bo jak powinna być runda eko, to one sobie kupują właśnie AWP czy coś takiego. Oświetliłem się trochę. I teraz robię sobie takiego smoka, że celuję w tą kredkę. Prawie przyciskiem jeszcze rzucam go i sobie teraz przychodzę. Co prawda wszystkiego nie zasłania, ale może nas ukryć
Tak naprawdę tak też możemy sobie tam rzucić jakiś granat czy coś. Grenade out! Teraz rzucamy granat tam. Bo jeśli tam jest ich trochę, to może albo może chociaż możemy im zadać obrażenia. To znaczy, że wystarczą nam mieć czołów i znowu. Dobrze, idą tutaj po bombę. O kurde, przez ścianę mnie. Wrzuciłem mu mołotowa, teraz się będzie palił. O, nie spalił się. Mogę to już spalić mołotowa. Ale dobrze, muszę już go dokończyć. Wiecie, że tutaj na magazynku od tego karabinu jest napisane Poland? Możecie tego nie widzieć, bo teraz zamazali to jakimś dziwnym... A nie, widać dalej. Ale to bardzo zanikłe jest na tej mapie. Jak będzie nas stać na AWP, czyli to co on ma na plecach, to sobie jak najbardziej kupimy, bo to jest karabin snajperski. Dobrze, i teraz tu będzie... Wrócamy do smoka. W ten punkcik mały klik. Prawym przyciskiem nasz znowu smoke. I teraz możemy sobie spokojnie przejść. Poprosimy na wsparcie. Dobrze. O kurde, z góry mnie nawala. O kurde. Zabił nas, no niestety. O! Wzięliśmy akurat tego, co mamy. Nie wiem, po co rzuciłem ten mapik, ale okej. Powiedział idiot, Jezu. Zobaczmy, czy jest ślijem. Na szczęście nie tam, gdzie nie powinien było stać. Jesteś szansmateka? Nie jesteś. A, to jest mi 250? Jest to trochę ciężki pistolet, bo jak widzicie, nasza postać trzyma go bardzo w dole. Ale dobrze, to teraz nie to sprawa. I ten sam smoke. Ten smoke jest dość precyzyjny, ale dobra. Flasha. Uratował nam życie. Nie wiem czemu idiot, coś mi się znowu tam wyświetla. O kurde! Łap granat na mordę. O kurde, tu zabił nas. Dobra. Dawaj tą bombę. Dobrze, nieźle tutaj załatwił. Jesteśmy teraz tylko bot. Dobrze, więc teraz sobie gramy rundę eko. Czyli bierzemy P90 i armora. Najlepiej zawsze brać P90, jak zostanie start, bo to jest najlepsze SMG. Niektórzy mówią, że to jest najlepsza broń w ogóle, ale niestety on ma mołotowa. Oni czasami tak z mołotowami biegają i rzucają pod nogi mołotowa. Więc muszę się jak najdalej. Jak najdalej od niego. Kurde, no oślepił mnie. No. To jest właśnie gra z bot. Kurde, wlazłem w coś nie wiem. Stąd idą. Jest tu! O kurde! Usłyszał nas. Cwaniak. O, ładnie go zrobił nawet. Bierzmy sobie jakieś strzelby, bo strzelby są nawet dobre. Mhm.
cofam się. Ło! Dostał ładnie. No, nawet tym gratulują. Podkład podłożona bomba. O kurde. Musimy poczekać, aż zaczyna mu zbrać bombę. Z dwóch na jednego. Jestem bardzo obity. O kurde. Ładnie go zdjął teraz z tej ałupki. Nie wiem czemu, bo to kupiłem gigla, ale okej. Ja w ogóle nie kupuję gig, bo nie mam przekonania jakoś do tych pistoletów. Tutaj mamy Galila, czyli to jest słabszy odpowiednik. Jak on? Akacza. Dodatkowo jeden strzał jest potrzebny, żeby potem zabić, czyli 5 strzałów. 5 dodatkowych strzałów, czyli specjalnie pod Ace'a jest to zrobione. Teraz doradzają niby, że jak jest się w ten staw, to powinno się skakać, jak się wychyla z jakimś nawet. No tak, to już przeciwnicy mają co robić na wysokości głowy i musimy szczególnie na to miejscówkę uważać. Kiedyś tam wpadłem. O kurde! Dobrze, czekamy teraz. Minus jest taki, że jak się centralnie postawimy, to oni nas będą mogli przeskanować przez te drzwi. Czyli jak widzieliście na początku, że strzelił przez te drzwi, mnie prawie że zabił, ale dobrze, czekamy teraz. Dobrze, pomogą tutaj troszkę mojemu koledze. Fajne są animacje wyciągania tego Galila. Tutaj są jakieś. Nie wiem, co to jest, szczerze mówiąc. Jest czas na fula, ale możemy sobie kupić w sumie skałka. No czemu by nie? Jest bardzo celny w podskoku i w czasie. Patrzcie. Trafiłem i pokażę wam jeszcze. Widzieliście, jakie to jest celne? Tak zwany ninja plant. Czyli rzucamy sobie smoka, podkładamy bombę. I najlepiej teraz sobie uciec na niebo, tak zwane. Bo tak się naprawdę ten sektor nazywa. O kurde. No bo zjeżdżam. Widzieliście to? W ogóle we mnie nie strzelał. A widział mnie. Tylko raz oberwałem. Za późno było. Za późno mój drogi strzeliłeś. Chciałem się po prostu tak przymierzyć fajnie. W głowę było tak to skałk nie zabija na strzał. Mamy AWP, na co mi się też podoba animacja wyciągania AWP. Podkładamy w smoku. Że? Bomba podłożona. Mam już 14 minut odcinka. Czyli jeszcze jest przed nami 8 rund. Znaczy no nie wiadomo czy 8, bo może jeszcze drużyna przeciwnika coś wygra. Ale dobrze, rzucimy teraz mołotowa. Jeśli rzucimy mołotowa w smołka albo smołka w mołotowa, to mołotow zgaśnie. Teraz pilnujemy bomby. The bomb is sticking down. Uff, na szczęście mnie zabiło. Na szczęście.
szczęście, na szczęście. Dobrze. Pierwsza runda nasza wygrana poprzez podłożenie bomby. Ale fajnie to wygląda. Jeśli chcecie wiedzieć, ja kiedyś myślałem, że AWP jest rosyjskie. Albo amerykańskie, a się okazuje, że AWP jest brytyjskie. No one is here. O kurde. No one is here. Prawie się oszedłem. Yes, there is clear. You might know I need help here. O kurde. Manegewa. W takich sytuacjach rzucamy mołotowa. Dobrze. Teraz granaty tam rzucimy pod nogi. Oj kurde. Niestety tak musiałem strzelić. Innego wyboru nie miałem. Już nie wiem, czy on tam dostał. Nie mamy już żadnego granatu. Uciekamy. Cztery granaty, czyli maksymalna ilość, która jest możliwa. Oczywiście, jeśli mamy jakieś tam komendy wpisane, to nie jest to maksymalna ilość, ale bez komend maksymalna to cztery. Kupmy sobie może, dobra, no kupimy deala. Chociaż nie jestem do tigli przekonanych w tej grze. No i dobra. Kukowo-błyskowy. Wiecie co? Poczekajcie chwilę. Poczekajcie momento. Przepraszam was na chwilkę, ja zaraz przyjdę, okej? Okay? Jakby materiał się trochę wydłużył, to ja was przepraszam, muszę w sumie przeminąć to. Przepraszam was, już jestem. Nie zginąłem, to dobrze. Let's go! Przepraszam was, ale no to już czasami tak się dzieje. Często tak nie będzie. Będę się starał takich błędów to popełniać. Ale dobra. O Boże! Muszę sobie rzucić smoka i teraz przechodzimy tutaj. Jeszcze mu rzucę granat. Ciekawe, czy się spali, czy uciekł z tego mołotowa, nie wiem. Ale na pewno wiem, że musimy iść na punkcie B. Dobrze, prosimy o wsparcie. Teraz szybko podkładamy bombę i uciekamy do toksika. Tutaj jesteśmy całkowicie bezpieczni, nawet jak tu jest dziura, bo to widzicie. W ogóle widzieliście? Nie widzieli mnie.
Ktoś tu idzie. Ale uciekamy stąd. This going to explode. Za 3 rundy kończymy film. To wszystko, na razie jeszcze żadnej rundy nie przegraliśmy, co mnie trochę dziwi. To jest Zeus, to jest broń, z której można wystrzelić tylko jeden strzał. Przepraszam. I zabija na jeden strzał. To jest nieciekawe, ale niestety jest krótkodystansowa. Co nie jest dla nas zbyt dobre. Gdybym grał na multiplayer, to już bym pewnie skinął, ale dobra. Wrzućmy im granat do nogi. Łapcie granat! Granat na mordę, na zamówienia. Mogę wam nawet wrzucić. Dobra, nieważne. I teraz na niebo. Co prawda teraz idziemy tam nie z AWP, ale z Zeusem, bo jest tylko jeden przeciwnik. Więc... nie wiem, co on tam powiedział, ale okej. Chodź. Idzie. Cię zdobyłem. Jaki dźwięk! Złe! Nie, to był rekord świata po prostu. To był po prostu rekord świata. Złe! Jeszcze jakieś osiągnięcie, kurde, nie wiem o co chodzi, ale okej. Jakiś super strzelec, nie wiem co to jest. Nasz kolega nas uratował. Czy uratował, to nie wiem, ale dobrze. Dobra. O kurde! Po mnie jest. O! Nie jest po mnie. Zabije się. Dobra, kupię sobie lewa. Bo to jest ostatnia runda pierwszej połowy, to co tam? Skupimy Negeva. Nie wiem, co on powiedział, ale okej. Nie wiem, ale jesteśmy uzbrojeni po zęby. Gdybyśmy mieli jeszcze dwie berety, to by już w ogóle. Ale dobrze, teraz idziemy tą samą drogą i tym razem. Też na szybko i proszę bardzo, jaki chodzi z Negeva, full auto, piękne. No zjadę ich. A, to wabik. Nabrałem się, kurde, na wabik. No nie wiem, że... co to za zwyczaje? No kurde! Łap granat na łeb! Musimy szybko zasuwać na bombę i tak. Tak jest zawsze zazwyczaj, że się wyrzuca broń, ale pięknie. 7 razy gwiazdkę dostaliśmy, oni w ogóle ani jednej rundy nie wygrali. Dobrze. I bomba wybuchnie, nie jest niezdolna. Nie są już niestety. Meczowa pistoletówka, to się rzadko zdarza na matchmakingach. Ale dobrze, co jest szybciej? Dobra, weźmiemy już to. A, bo dobra. Będziemy z USPS-em na talii. Okej, zaraz kończymy film, bo jest już widzę dość długi, 25 minut. Nie wiem, ile on mi się będzie wrzucał, ale dobra.
wskakujemy na górę. Tak jak mówiłem, że jutro będzie Subnautica i Armored Warfare. Albo nie wiem, Sims, ale bardziej Subnautica i Armored Warfare. Później standardowo Kerbala i Minecraft. Później po Kerbalach i Minecrafcie. Po Kerbalach i Minecrafcie World of Warcraft 2. I później możemy. I wtedy możemy nagrać Simsy oraz. Simsy oraz CS-a. I got one guy left. I zaraz jeszcze jednego. Jeszcze jeden. Nam drop bomb. Jeszcze jeden nam został. Gdzie jest ostatni? Gdzie jest ostatni? No. Dobrze, teraz idziemy. Wyskok oczywiście, bo przy mojej ilości punktów życia. Kurde. O kurde, zginąłem. Dobra, szybko musimy iść na górę. Idziemy na górę. Punkt meczowy, jak oni przegrają, jak oni wygrają, to mamy jeszcze raz punkt meczowy. Jezus Maria! Proszę. Musimy iść na bomb site A. Tak. Jest! Ładnie! I skończona pierwsza połowa meczu. Poczekajcie tak, żebyśmy mogli opuścić broń. No i cóż. Dobrze? 16-0. Dobrze, wyrzuciłam nam boty przez konsolę. I teraz kończymy odcinek na tyle mojego ekwipunku, w którym nic poza standardowymi skinami i czymś takim nie ma. Ale dobrze, teraz tak jak obiecałem, kończymy ten odcinek. Do zobaczenia i pa pa!